Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Kathy Rain. Kochani, tak jak ostatnio mówiliśmy, dzisiaj sobie odbierzemy ten telefon, który dzwonił w poprzednim odcinku. Najprawdopodobniej jest to nasza pani Wade. Halo? To Erika Wade, chcę rozmawiać z Kathy Rain. Przy telefonie. Pani Rain, wiem, że to zabrzmi dziwnie. Źle panią wcześniej potraktowałem. Chciałem przeprosić i zapytać, czy mogę coś dla pani zrobić. Dobra, przyjmijmy przeprosiny. Przyjmuję przeprosiny. Możesz odpowiedzieć przy okazji na kilka pytań. Dobrze. Dobra. Obrazy Lily Meyers. Co wiesz na temat dzieł Lily Meyers? Pokręcony miała umysł ta mała, mówię ci. Mój ojciec miał kiedyś kilka jej obrazów w swojej kolekcji, okropieństwa. Nigdy nie rozmawiałam, dlaczego w ogóle zdecydował się na ich kupno. Mówisz, że je miał. Pozbył się tych obrazów? Tak, albo je gdzieś schował. Nie widziałam ich od kilku lat. Nie pytałam go o powód. Szczerze mówiąc, cieszyłam się, że już ich nie ma. Charles Wade. Co możesz powiedzieć o panu Wade'zie? Mój ojciec to wielki człowiek. Ma tyle pomysłów, tyle jeszcze do zrobienia, że tym bardziej boli mnie oglądanie go w tym stanie. Jakim stanie? Chorobie, naturalnie. Racja. Tak, to nie może być łatwe. Dokładnie. Żałuję, że z takim uporem podchodził do swojego leczenia. Mógłby pójść do najnowocześniejszego szpitala, ale upiera się przy terapii w tej zapyziałej klinice w Conwell Springs. Tej klinice w centrum miasteczka? Tak, zupełnie jakbyś się już poddał i teraz tylko czekam na nieuniknione. O Jezu. Dobra, Lily Meyers. Co wiesz o Lily Meyers? Młoda artystka, mieszkała gdzieś w Conwell Springs. Zabiła się, z tego co pamiętam. Okropna sprawa. Ale poza tym wiem niewiele. Nie znaliśmy jej rodziny. Wypadek w 1981. Wiesz może coś o tym, co stało się mojemu dziadkowi w tamtej nocy w 1981 roku? Nie bardzo, ale wiem, że to zniszczyło ojca. Naprawdę? O tak. Dawniej bardzo się przyjaźnili, ale po wypadku Josefa jakiś czas ze sobą nie rozmawiali. Ojciec zawsze miał nadzieję, że kiedyś odbuduje tę więź. Odkładał to na później, sądząc, że jest jeszcze czas. Koniec końców nic z tego nie wyszło. Jak to było? Jak to było, kiedy jeszcze byli przyjaciółmi? O, byli jak papuszki nierozłączki. Wiecznie opowiadali historie z wojny i śmiali się. W pewnym sensie Joseph był jak wujek, którego nigdy nie miałam. Często nas odwiedzał, gdy ojciec był na wyjazdach służbowych. Później nawet poznałem ciebie, gdy byłeś jeszcze maleństwem. Nic z tego nie pamiętam. Nieważne, byłaś wtedy bardzo mała. Erika, muszę o coś zapytać. Dlaczego tak się wzbraniałaś, kiedy rozmawiałyśmy wcześniej przez telefon? Sama nie wiem, Kathy. Nasze rodziny dawno straciły ze sobą kontakt. Nie pamiętam, kiedy to się stało, ale zaczęliśmy się od siebie odsuwać. Zapewne lepsza sytuacja materialna ojca nie była tu bez znaczenia. Przyjaźń wymaga wspólnego języka, a my zaczęliśmy żyć w osobnych światach. A to, co przydarzyło się twojemu dziadkowi, przelało czarę goryczy. Ojciec nie chciał widzieć go w takim stanie, żywego czy martwego. Hojrak. Mówić coś Hojrak? To może być pseudonim z sił powietrznych. Niestety nie. Ojciec miał w siłach powietrznych wielu przyjaciół, ale nie pamiętam nikogo takiego. Kościół Świętej Trójcy. Wiesz coś na temat Kościoła Świętej Trójcy? To jedyny kościół w Conwell Springs. Zostałam tam ochrzczona, tam też poślubiłam swojego męża. Czy czymkolwiek się wyróżniają? Nie szczególnie. Jak dla mnie to zwyczajny kościół. Okej. Wiem już wszystko. Dobrze, w razie pytań proszę do mnie jeszcze raz zadzwonić. Dobra, Wade jest z Conwell Springs. Leczą go w tamtejszej klinice. Tylko co z tego? To była Erika Wade. Jej ojciec przechodzi leczenie w klinice w Conwell Springs. Leczenie? Zachorował? Na to wygląda. Jakimś cudem nie wyciekło to jeszcze do prasy. Pewnie wracasz, żeby z nim pogadać. To musi poczekać do jutra. Jest już dość późno. Chyba tak. To co, skrable? Czemu nie? Zniszczę cię. Nie idzie ci dzisiaj. Wszystko gra? O, cicho. Nie spałam wczoraj zbyt długo. O, do późna myślałaś o dziadku i tym wszystkim. Ale nie chodzi o to, tylko o to. Cały czas miewam ten zły sen. W sumie to nie sen. To się stało naprawdę. O, co takiego? Nie jestem pewna, czy powinnam ci powiedzieć. Możesz mi zaufać. Cokolwiek to jest, nie będę oceniać. Obiecuję. Cóż, to twój pogrzeb. Kiedy miałam 16 lat, zaszłam w ciążę. Tak myślałem. Tak myślałem. Tak myślałem. Wiedziałem, że ten sekret to jest właśnie to. Masz tętniaka i... O nie, pękł przeze mnie. Pomocy, potrzebujemy karetki, szybko. Pomocy? Potrzebujemy karetki, szybko. Kontynuuj. Widzisz, na pewno, że nie mam 5-letniego syna, więc potrafisz dodać 2 do 2. Poddałaś się aborcji. Jasne, że tak. Było z tym trochę problemów, ale hej, nie mogę zostawić tej ciąży bez odpowiedniego leczenia. Cieszę się, że mi to mówisz, ale wolałabym, żebyś tego nie przechodziła, Kathy. Kto był... no wiesz... dawcą? Nie znasz go. Gościem, który mnie zapłodnił, czekałoby mnie samotne rodzicielstwo. Nie znam jego imienia. Pewnie poznałabym jego przyrodzenie, gdyby stał nago na okazaniu. O, ble. Przepraszam. Ale musisz zrozumieć, że to nie była odpowiednia sytuacja na odpowiedzialne macierzyństwo. Szanuję twoją decyzję, ale wiesz, co o tym myślę. Tamten na górze jest za życiem, a ja jestem za nim. Rozumiem. Muszę przyznać, że nieźle sobie z tym radzisz i... Myślałam, że złapiesz swój krzyż, wywrócisz stół i wybiegniesz czy coś. Nie jestem chodzącym stereotypem, wiesz? Mówi ruda kujonka w okularach. Aha. Ale Kathy, jeśli nadal masz ten koszmar, może powinnaś z kimś o tym porozmawiać. Może, ale wątpię, że obsesja na tym punkcie dobrze na mnie wpłynie. Twoja kolej i... Dobra, O, daję kotlet, pulpet. Jej, bingo, 67 punktów. No to klops. Przynajmniej nie pasztet. A, racja. Tej nocy we śnie Katie. Kathy. To jest Kathy chyba. No, zbliża się ktoś skażony. Czy to już czas? What the fuck? Tak. Ogień pali się tak jasno. Prawie. Nie da się patrzeć. Owszem, wygląda na to, że jabłko spada niedaleko od jabłoni. Powinniśmy wyrzeźbić jakichś przyjaciół zrobionych z ciała? Bardzo dobrze. Udam się do granicy. Co to był za człowiek? Zablokowano osiągnięcie wow hipnotyczne. 27 września 1995 rok. Dzień trzeci. Rok po moim urodzeniu. Dzień dobry, słoneczko. Proszę, powiedz mi, że przyśniłam sobie te wszystkie wczorajsze przegrane w Scrabble. 3 razy z rzędu? Jasne. Wypominaj mi to. Teraz po prostu pójdę się powiesić. Naucz się przegrywać. To jaki plan na dziś? Planem jest pan Wade. Zaraz jadę do kliniki. Przy okazji sprawdzę kościół i rezerwat przyrody. Okidoki, jak mogę pomóc? Przyjrzyj się jeszcze tym światłom. Mam wrażenie, że one są kluczem do wszystkiego. Mogłabyś też sprawdzić historię Conwell Springs. Zobaczyć, czy działo się coś niezwykłego. Siadam do roboty. Świetnie, dzięki. A przy okazji, pamiętaj sprawdzić tę stronę o czerwonym sierpowcu, którą ci dałam. To bardzo interesujący kwiat. Jasne, dobra. Dodano nową lokację. Wyświetlone zdjęcie, to już patrzyliśmy. Mapa i fragment z książki botanicznej. To kopia strony z książki, zawierającą informacje na temat czerwonego sierpowca. Tu jest jakiś ciekawy fragment. Kolejną ciekawą cechą czerwonego sierpowca jest jego woń, przypominająca zapach pieprzu. Pyłek kwiatowy w skondensowanej ilości może powodować halucynacje. W związku z powyższym amerykańscy Indianie uprawiali i palili te rośliny. Jednak z uwagi na trudności w uprawie kwiat ten nigdy nie zyskał popularności jako używka. Mapa. Baza lotnicza, miasto, rezerwat przyrody, szczyt, jezioro, las. To wszystko. Tu mucha mi siedzi. Cholera mi wleciała przez okno. Autostrada. Rezerwat przyrody? To rezerwat, w którym sfotografowano przymglone światła. Las Conwell. Co tu robiłeś, dziadku? Czyli tu zrobił zdjęcie i tędy szedł. Tu go znaleźli. I tu również się utopiła ta dziewczyna. Jezioro Conwell. Lily Meyers dokonała tu żywota. Jedna z najstarszych baz powietrznych w Stanach. Dziadek stacjonował tu w trakcie wojny. To wygląda jak miasto. Rzucający się w oczy klif blisko autostrady. To chyba najbardziej popularne miejsce turystyczne. To jeszcze autostrada była. Droga numer 70 prowadzi z powrotem do miasta. Dobra, mamy chyba już wszystko, tak? Tak. Dobra, drzwi. Idziemy sobie stąd. Dobra, spadam. Narka i... Okidoki, powodzenia i do zobaczenia. Dobra. No to tak, mamy 2 lokacje, tak? 3 lokacje. Mamy kościół, rezerwat i klinikę. Ja na razie do rezerwatu sobie skoczył. Będziemy lecieć po kolei. Może zyskamy więcej informacji tutaj. Dobra. Jesteśmy na miejscu. To tu zrobiono zdjęcie. Nie wiem, czego się spodziewałam. Muszę oczyścić umysł. O fuck. Co do? O, witaj. Widziałaś już kiedyś tego wytwornego mężczyznę, prawda? Nie, nie ma mowy. Zapamiętałabym dziwnego łysola w makijażu. Wątpię, wyglądasz jak zbieg z cyrku. To nie moje klimaty. Nie sądzę, panie Kojak. Chyba, że zobaczenie twojej twarzy w serialu też się liczy. Wątpię, wyglądasz jak zbieg z cyrku. To nie moje klimaty. A jednak to tobie zawsze przypada rola klauna, Kathy. Kim jesteś i skąd znasz moje imię? Moim powołaniem jest poznawać takich jak ty, tych spętanych swoją przeszłością, lecz spragnących zmiany. Czuję się dziwnie. Czy ja śnię? Przechodzisz uzdrowienie. Spróbuję ci to ułatwić. Nie istniejesz naprawdę, a ja właśnie śpiewam we własnym łóżku. Skoncentruj się, Kathy. Słuchaj topielicy. Masz na myśli Lily? Co z nią? Ona jest tą, która się wymknęła, pełna sekretów. Może jest wolna w śmierci, ale jej zimne, mokre ręce nadal trzymają wielu w bolesnej ignorancji. Co to? Konkurs poetycki? Możesz mówić normalnie? A, wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. Cieszę się, biorąc pod uwagę, ile wysiłku kosztowało mnie pojawienie się tutaj. Bo widzisz, odebrano mi imię, więc w zamian przywdziałem kolor. Gdy spotkamy się ponownie, rozpoznasz bezbłędnie ten odcień czerwieni. Zbliżasz się do celu, Kathy. Podążaj za swoim dziadkiem, a na końcu wszystko się ułoży. To ten kwiat. What the fuck? Zaraz. Jak ja się tu znalazłam? A, ogarnie mnie szaleństwo, tak? Jak mamy? Ej. Nie no, tu się wszystko zgadza jak było. No, witaj skarbie. Miło, że tak szybko wróciłaś. Cześć babciu, pomyślałem, że wpadnę. Jasne, skarbie. Zostań jak długo chcesz. Dobra, a czy możemy z tobą porozmawiać? Babciu? Obrazy Lily Meyers. A, nie ma, dobra. No jak nie ma, to nie ma. Czyli coś nic nie zmieniło. A co się stanie, jak jeszcze raz wrócimy? W ogóle możemy wrócić? Czy nie wiem, wrócimy do pokoju? Co się stanie? Nie. No wróćmy jeszcze raz. O! Coś się zmieniło. Halo? Dziwny łysy kolego? Chyba nikogo nie ma w domu. Kwiat. Wygląda na okaz sierpowca. To zagrożony gatunek. Nie zerwę go bez powodu. Nawet go nie chciałem zrywać. Kawałek papieru to mnie bardziej interesuje, bo tego nie było wcześniej. No właśnie, nie było tego wcześniej. Łopata. Te kule gdzieś były tutaj. Hej, ta łopata jest wolna? Mnie wystarczy. O, mogłem. Dobra. Wyjście z tu. Chcę zobaczyć, co jest na tym obrazku. Czerwony pan. Łysy facet ubrany na czerwono. Straszny. Ale wiecie co? Ja widziałem chyba gdzieś ten rysunek. A przynajmniej podobny rysunek. Tak mi się wydaje przynajmniej. O. Wiem, gdzie go widziałem. Ja już wiem, gdzie go widziałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Chatka nad jeziorem. Myślę, że dalszy trop prowadzi tutaj. Przygląda się, że mówił właśnie o Lily. To znowu ty. Wejdź. Zamknęła mi normalnie drzwi przed nosem. Nie ma dziś Nathana? Nie, nie widziałem go cały dzień. Pewnie łazi po lesie. O, właśnie. Lily i ja. Tak mi się właśnie wydawało. Połączyć. Czerwony pan, Lily i ja. Wygląda na to, że Nathan zna tego dziwnego mężczyznę w czerwieni. Muszę go o to spytać. Mężczyzna w czerwieni. Możemy z tobą porozmawiać? Sue, mam jeszcze kilka pytań. Strzelaj. Mężczyzna w czerwieni. Wiesz, kim jest czerwony pan? To wyimaginowany kolega Nate'a. Czerwony pan był z nami, odkąd mój syn był malutki. Rozumiem. Czyli to nikt z miejscowych. A, coś ty. Według Nathana czerwony pan nie zmienił się od 30 lat. O, czerwony pan istnieje. Spotkałem go w lesie. Wygląda na to, że Nathan ma bujną wyobraźnię. Nie, powiedzmy jej szczerze. Czerwony pan istnieje. Spotkałem go w lesie. Słucham? Bzdury gadasz. Nie jestem w nastroju na żarty. No dobra. Tylko tak. Myślę, że już chyba na razie spokojnie możemy stąd wyjść, bo tu prawie jak żywa. Wbrew ogólnemu przekonaniu nie sądzę, aby sobie były w czymś więcej niż ptakami. Popielnica, dobra. Czyli Nate'a nie ma. Ciekawe, czy jest tutaj las. Catmobil. O! Bujny, gęsty las. Co tam robiłeś, dziadku? Ale nie możemy tam się udać. Niestety się nie możemy tam udać. Może, nie wiem, za jakiś czas ten Nate wróci, czy coś takiego. Przynajmniej taką nadzieję. Dobra, to co? Dobra, klinika. A to nie jest ten bezdomny z komisariatu? Oczywiście, że tak. Kosz. Tak, pełen śmieci. Kto by pomyślał? Bezdomny. Znowu się spotykamy, panie bezdomny. Bezdomny? Najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. W dodatku nieprawdziwa. To co robisz z tym koszem? Szukasz skarbów? Po prostu mam ciężki okres. Przy okazji wisisz mi 10 dolców. Nie, zgodziłeś się na 7. Kulki sobie ze mną lecisz. Kulki sobie lepiej zbadaj w tej klinice. Dobre. Jakie to brutalne. Jakby ktoś wbił mi nóż w serce. A tak właściwie to jak cię nazywają? Goober. Wszyscy mówią mi Goober. W porządku. Jestem Kathy. Miło cię poznać. O, zapytaj o jego historię. Tak w ogóle, to jaka jest twoja historia? Moja historia? Każdy bezdomny chyba ma jakąś historię. Dla twojej informacji, to tylko gorszy okres w mojej karierze w showbiznesie. Ta? Jakoś się nie kojarzę. Kiedyś miałem więcej włosów. To akurat wierzę. No co ty? Mój pseudonim sceniczny to Frankie Gold. Na pewno o mnie słyszałaś. Nie bardzo. No daj spokój. Grałem w dziesiątkach hollywoodzkich filmów. Żywot Barana, Pęcherz Jakubowy, Podgrzewani, Urodzeni Łysielcy. Nic mi nie świta. Bardziej to brzmi jak jakieś filmy porno. Te dzisiejsze dzieciaki nie doceniają dobrego kina. Serce mi się kraje. Skonsultuj notatki. Muszę zadać ci kilka pytań. A, brzmi poważnie. Pytaj. Dobra, wypadek 1981. Nie wie pan, co się stało Josefowi Rainowi w 1981 roku? Ja mam pewność. Co? Powiedz mi. Na pewno chcesz wiedzieć? Prawda była ciężka do zniesienia. No wyrzuć to z siebie. Okej, no to mówię. Gotowa? Porwanie przez kosmitów. A, mogłam się domyślać. Widziałem to. Ogromne błękitne światło. Byłem troszkę na gazie, ale wciąż kontaktowałem. Żona właśnie ode mnie odeszła. Zabrała naszego psa, a poza tym zostałem wezwany w kamasze. Ale mówię ci, ci przeklęci kosmici porwali go i robili na nim eksperymenty. To dlatego stał się taki popieprzony, kiedy go wypuścili. Przerwę ci na chwilę. Musisz otworzyć swój umysł. Lily Meyers. Wiesz, kim była Lily Meyers? Tak, to mój tato znalazł ją utopioną w jeziorze. Naprawdę? Możesz mi coś o niej powiedzieć? O rany, niewiele. Nastolatki to zupełnie osobny gatunek. Ciężko je skumać. Nie wspominając już, że cała ta rodzinka jest raczej mało przyjemna. Mało powiedziane. Prawie pobiłem się z Sue, kiedy się poznałyśmy. Sue potrafi mocno tupnąć nóżką. Hojrak. Znasz ksywkę Hojrak? A co? W Wietnamie kazałem tak na siebie wołać. Brakuje mi tego wspaniałego młodego mnie. A po co w ogóle zawracam sobie głowę? Charles Wade. Wiesz, kim jest Charles Wade? Charles Wade? Jasne, od kilku tygodni leży w tej klinice. A, widziałeś, jak Charles Wade tam wchodzi? No tak, przecież właśnie mówię, nie? Jak wyglądał? Chyba w porządku. Przynajmniej chodził. Czyli mogliśmy się od razu spytać, czy nie widzieli Charlesa Wade'a. No właśnie. Obrazy Lily Meyers. Co wiesz na temat dzieł Lily Meyers? Nic poza plotkami. Mówi się, że jej obrazy były nieźle pokręcone. Kościół Świętej Trójcy. Jakie jest twoje zdanie na temat Kościoła Świętej Trójcy? Powiedziałbym, że to dobrzy ludzie, a przynajmniej Isaac, ksiądz. Z drugiej strony jego ojciec, ojciec Bill. On i ludzie w jego otoczeniu wpakowali się w jakieś dziwne gówno. Jakie dziwne gówno? Nie wiem, jakiś kult czy coś. A Billy Price był ich górą. Pokręceni goście. Isaac zlikwidował to wszystko, kiedy jego ojciec kopnął w kalendarz. Stworzył porządny kościół. Ciekawe. Wiesz, kto jeszcze należał do tego starego kościoła? Nie bardzo. Starałem się trzymać od tych ludzi z daleka. Zapytaj Izaaka. To miły gość. Dzięki, spróbuję. Mężczyzna w czerwieni. Nie muszę go o to pytać. No to nie. Dobra, starczy tych poważnych pytań. W porządku. Dobra, spadam. Pa. Chodzimy do kliniki. Pielęgniarka. Przepraszam, siostro. Ej, siostro. Ona to jakiegoś dobrego bita chyba słucha. Tak? Nie płacą pani zbyt wiele, co? Proszę spróbować się nie przemęczać, ktoś tu nie lubi swojej pracy. Nie płacą pani zbyt wiele, co? No bez jaj. Czego pani chce? Przyszłam spotkać się z Charlesem Wade'em. Nigdy nie słyszałam. Coś jeszcze? Bzdura. Wiem, że tu jest. Proszę posłuchać. Jestem przyjaciółką rodziny. Nie, nie jest pani. A jego tutaj nie ma. Proszę mnie nie zmuszać do wezwania ochrony. Muszę się jej jakoś pozbyć. Popatrzmy. Kalendarz z 1991. Musieli lubić ten rok. Można palić? To miejsce jest chyba na bakier z przepisami ochrony zdrowia. Nie, dzięki. Mam lepsze rzeczy do roboty. Akta. Rzędy i kolumny plików. Łatwiej będzie z niego skorzystać, jeśli będę czegoś szukała. Krzesła. Niewygodne krzesło z plastiku. Chyba specjalnie odstraszają ludzi. Można wejść na pięterko? To bez sensu. Nie wiedziałabym, do którego mam iść pokoju. Spodziewałem się plastiku, ale chyba jest prawdziwa. I nic tutaj sobie nie poradzimy. Ej, głupku. O, cześć. Nic nam to chyba nie da. Nic nam to nie da chyba. Pytaliśmy się o ten... A, jest dalsza historia. Opowiedz mi o tej karierze aktorskiej. Co konkretnie? Żywot barana. Żywot barana. To do ciebie naprawdę pasuje. Powiedz mi o żywocie barana. Wacław Baran, agent nieruchomości, nagle przez noc traci głos. Tygodniami próbuje porozumieć się ze swoimi klientami, wymyślonymi przez siebie językiem migowym i zdaje sobie sprawę, że prawdziwa miłość nie wymaga komunikacji. Żeni się ze swoją gosposią, która zna tylko dwa słowa. Tak i sprzątać. W końcu Wacław umiera na zawał w ramionach swojej uroczej żony, Consuelo Baran Vasquez. Całość oparta na faktach. Pęcherz Jakubowy. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, o czym jest Pęcherz Jakubowy, ale i tak zapytam. Pęcherz Jakubowy. Tragiczna historia schizofrenika Jakuba Koba, który tworzy zmyślony związek ze swoim pęcherzem. Podczas długich i radosnych monologów na toalecie zaczyna zwracać się do swojego organu per Jenny. Niestety, nim Jakub ma okazję, by uciec z ukochaną, trafia do wariatkowa z powodu swojego coraz bardziej nieobliczalnego zachowania. Po wielkiej kłótni ze swoją lubą, Jakub decyduje się nie sikać przez tydzień i umiera przez pęknięcie pęcherza. Dobre. Jesteśmy podgrzewanych. Lekka komedia rozgrywająca się podczas urodzinowego przyjęcia niespodzianki 34-letniego Sida Magbakuna. Historia opowiadana jest z 7 różnych perspektyw, by widzowie zgadywali, kim właściwie jest główny bohater. Film kończy się największą z niespodzianek. Sid nagle umiera podczas napadu padaczki. To chyba raczej czarna komedia. Urodzeni Łysielcy. Dystopijna wizja przyszłości, w której wartością człowieka jest stan jego owłosienia. Bohater Eddie Zephyt wyłysiał w liceum. Pewnego dnia ma dość ciągłych docinków i poniżania. Coś mu odbija. Wyrusza z nożem na poszukiwanie idealnych włosów. Eddie wyjeżdża do Meksyku na nielegalny przeszczep włosów. Jego organizm reaguje na znieczulenie i biedak umiera na stole operacyjnym. Czemu na końcu zawsze giniesz? Zaszufladkowali mnie. Dobra, nieważne. Nie interesuje cię kultura, rozumiem. Występ na żywo, dobra, ale moi drodzy, to by było na tyle, pamiętajcie o... A nie, jeszcze nie, żartowałem, a jednak nie. Mówię serio. Dobra, moi drodzy, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się w następnym odcinku z Kathy Rain. I może jeszcze z 4 albo 5 odcinków i może jakoś przejdziemy. Nie wiem, jak długa jest ta gra. Mam nadzieję, że nie jest aż tak długa jak Moonlighter. No ale dobra, mniejsza. Trzymajcie się. Hej, hej.